Obejrzymy. Dzień dobry, panie Kazimierzu. Dobry, dobry dzień. Gdzie my to jesteśmy? No, jesteśmy. To jakiś magazyn w kółku? Nie. Tu jest elegancki magazyn, który są części, które jakie chcesz. Do wszystkiego je są. No, co byś, to co byś nie jakieś zamówił, siłowniki. Co byś nie wziął, to wszystko tu można dostać. O, widzi pan, do bizona to są te osłony na chłodnicy. A to na chłodnicę, ale to i tak mała jest ta chłodnica, bo to musi być większa na chłodnicę. Ale to zamawiasz i masz. Obojętnie, co byś tutaj nie wziął. No obejrzymy, co tutaj mamy. Tak, wszystko mam. Tu druga ta osłona jest, no, nie? O tak, o ta osłona właśnie na chłodnicę jest bardzo dobra. Słuchaj, a może akurat, może weźmiemy ją na chłodnicę, zastawimy tak, jakśmy widzieli. Jest to bardzo, bardzo dobra. Nie potrzeba miotełką stawać. Pach, 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 pach. Kiedy zasłoni nam blacha. Zgadza się. I powietrze nie. Ja myślę, tak, że wiesz co? Weźmiemy ją. Może nie teraz, ale kupimy ją i zrobimy na chłodnicę, żeby nie latać z miotełką i chłodnicę omiatać. Tak jest. Naprawdę, to już jest u mnie oko w głowie. Mhm. A te zaczepy to czego mogą być takie wielkie? Przyczep jakiś, tak? Wszędzie zaczepy, do przyczepy mogą być, o, do przyczepy, no do twojego wózka może być. Aha, do hederu. Do hederu może zaczepy. Uniwersalne są. To są do wszystkiego, co tylko chcesz, zaczepiasz, montujesz, patrz na śrubę, a testy mają, popatrz, o. No jest to numer, to wszystko, także no niestety, ale tak jest. No, no masz tutaj ten... No widzę, widzę. No zobacz, co tu jeszcze? No, a weźmy te, no wszystko, co tu chcesz. Masz świnie, nawet parnik do gotowania. Mhm. No możesz. Ta blacha to tak jakby wygląda jak ta podłoga w bizonie, podsiewacz, nie? Ciekawe, czy to jest do tego, żeby podsiewacz naprawić? Nie. No, może być, jak wyrównasz ją, to tak może być. Do podsiewacza. Ale to dużo roboty, to ja wolę kupić cały gotowy podsiewacz i nie męczyć się z tą blachą. To chyba do czegoś innego chyba. Tak, to z tym blachą się nie będziesz męczył, bo to jest szkoda zachodu. Patrz, pasy transmisyjne możesz, bracie, brać. Bracie, idzio, widzisz pas transmisyjny. To jest metra cięty. W metra cięty, ja myślałem, pamiętam. Że są jakieś fartuchy, a to są, no, pasy transmisyjne. To są pasy transmisyjne, takie jak fartuch też, a można. Faktycznie jest napisane, że to jest pas transmisyjny. No a jak? To kiedyś jeszcze, jak były młyny, tam te wodne, te wiatraczne były. Jak ja tam byłem, taki mały, brzdący jak byłem, tam nie zobaczył, tam wszystko pasy transmisyjne. Pięknie, szerokie maszyny, długie, kurcze, to wszystko pasy. Ja myślałem, że pasy transmisyjne. Dzisiaj tego nie ma. Myślałem, że pasy transmisyjne to jest historia, to jeszcze są takie sprzedaży, widzę. Oczywiście, to tam nie ma cudów nawet. Pas, nawet do rozrzutnika, zobacz, do obornika, zobacz. To wszystko, zobacz, jak to jest, widzisz, patrz. Zakładasz nówka i jedziesz. Wszystko, co tu jest, możesz dostać. A to są widły, wiem, że do tego, do cyklopa, nie? To czy do są... czego? Do ładowacza. No tak, no możesz, nawet bo masz. Tu jest łyżka zwykła. Łyżka, tu to masz, się, tym masz się cyklop? Wiem, że obornik się tym ładował. Tak jest. Masz cyklop? Nie mam. To już zakładamy, już jedziemy do obornika. Pamiętam jak dziś, ile tego obornika się ładowało na rozrzutniki takimi widłami. Cyk i brałeś, cyk i brałeś. Bardzo to pięknie wyglądało i czysto brałeś. No. Widły jakie masz, patrz, widzisz. Wszystko możesz kupić. To te trzy różne to są do siana? To są do, na przykład do siana dobre, takie widły, bo trójki, dwójki też są, do snopków takie były zawsze. Pamiętam, jak żniwa były, to trójki się zakładało, czy dwójki się stopki podawało. Bardzo dobre były te widły. To są chyba do 60 błotniki, nie? A. Czy to są do ciapka? Czy to do 30 chyba, nie? Jakieś inne? Nie. To nie są do 60. To są chyba do... A! To do 30. Tak. To są do 30, do 7 do 30. Ale też możesz dostać. Wszystko, co możesz dostać. Co tylko tu jest, patrz, nawet fartuchy. To fartuchy kurczę do przyczepy. Czekaj, cena tu spadła. Ile oni kosztują? 18 zł jeden. No to zależy jakie rury. To zależy różne, jakie to są. To są osłony przeciwbłotne, no chlapacze. Tak, chlapacze tak nazwane. Oczywiście, że tak. A zobaczy pan, to jest chyba dach do bizona, nie? Do kabiny. To jest dach? Do czego? Mi się zdaje, że to jest od bizona. Nie, jaki dach do bizona, co? Mi to wygląda na kabinę bizona. No, zobaczy pan, tutaj by miała lampy.
Aha, mówię. To jest chyba do bizona, tak? Powiem tak, tak szczerze, że tak. Nawet i do bizona nawet dach jest. Oczywiście, że tak, jak można zakładać i jechać. Patrz, podsiewa. Nie, to sito. Widzisz, sito. Popatrz. Żaluzjowe. Nowe, widzisz? A to górne i dolne jest inne, nie? A to jest inne, pewno, że tak. Jest inne. Maska do 30. Nówka stoi, czeka na kupców, aby tylko przyjechali i brali. Mam nadzieję, że tak. Na kupców tylko czeka. Na kupniki. Nawet wiesz co? Obacz. Nówka. Podajniki, kurczę. Pięknie przyjeżdżać i brać. Ile tu ich jest? Jest kłosowy, jest bożowy. Jest wszystko chyba. Nawet i jest i klawisz, wytrząsać jedna. Ale patrz wszystko, patrz. Nówka. Widzisz? Zobacz. Nówka. No jest wytrząsacz. Zobacz. Widzisz? Elegancki jest. O, tutaj widzę coś, co żeśmy ostatnio wyciągali. A, to mi chyba to. Nie, tutaj widzi pan, co tu jest? To dno zbiornika do bizona. Cała ta blacha. O proszę. A jak nie, to słuchaj. To jest dno zbiornika. No tak, tak, to idzie to. I widzisz, żeby było na tyle, żebyś miał, to byśmy go nowe blachy tu zamówili do tego kombajnu, co my rozbieramy. Wszystkie blachy by tu zamówili i na pewno wszystkie blachy by dostali. Tak. I może trochę by poczekał i do żniw by ten kombaj jeszcze chodził. Te blachy jakby, nowe blachy wszystkie miały, bo tu można wszystkie dostać. Klepisko jest? To jest klepisko. O, zobacz, widzisz? Zobacz ile klepisko, a ty chodzisz, szukasz klepiska, a tu proszę, nówka, nic nie trzeba regenerować, nic, bierzesz i zakładasz. Nie wiem ile tam ono kosztuje, ale to nie problem. No są dwa klepiska. Dwa, no widzisz, tylko że zacząć robić, nie wiem, zobaczymy co będzie te z tamtym. O, tu są podsiewacze. Podłoga podsiewacza do bizona. O! Nówcia, widzisz? Niebieskie. Przecież tu nic nie brakuje, chłopie. Tu co chcesz, popatrz się. Co chcesz, to masz. Zobacz. Nówcia. Tylko zakładasz, jedziesz, a jeszcze można. Chcesz ostatecznie, można pociągnąć jeszcze lakierem takim, usztywnić to elegancko, żeby to tak, to się ta farba nie rysowała, lakierem poprytość, by się ślizgała. Mhm. I już. O proszę bardzo, masz. Obudowa tych dolnych żmijek. No. Wentylatora. Wentylatora obudowa. Tutaj są te dwie klapki, można otworzyć. Nie? No tak. To na to na zimę, albo jak się zapcha. Na to są te klapki, jak się zapcha, odkręcą się i wszystko się wyjmuje, to co się zapchało. Bo tu bardzo często rdzają. Nie na chama. Tak samo jak jest podsiewna, tak samo i kłosowy. Mhm. Wiecie, można korytkę, po to to są. Żeby, a nie, całe to zablombowane, zaspawane i weź dojść teraz. Żmijka ci się zakotłowała, zablokowała. Albo cep wpadł. Albo cep wpadł, urwał się cep, wpadł gdzie? Do żmijki. I co? I chłop nie wiedział co zrobić. Tutaj było zatkane, zaspawane i weź dojdź. No, to jest problem. Patrz, nawet możesz... To też, o, to są to jakby do bizona tylne koła, dziesiątki to są. To dziesiątki, tak, ale to jest... Do przyczepy mogą być też takie, te małe i te małe przyczepy. Bo ten łańcuch to chyba jest do zgrabiarki, nie? Nie, to jest to jest łańcuch... Znaczy od kopaczki chyba. Od kopaczki. No właśnie. No, to jest od kopaczki. Uwaga, bo szyby są różne do traktorów. Ja coś ci powiem. Ja tak sobie myślę, czy ja by dostał szybę, do mojej kabiny, tej takiej skośnej. No, do tej żółtej? Do tej żółtej. Chyba tam tak. Szyby takiej nie mam, nie wiem czy bym tu dostał, ale ja wiesz co, zmierzę i przyjdę tutaj, zamówię. Tutaj wszystko dostaniesz, tylko aby, zobacz, wyboru do koloru. To też do bizona są pasy. O widzisz, pasy do bizona. Potrójne. Jakie chcesz, większe, 3HB3000 i 3HB2940, jeden jest dłuższy, drugi krótszy. No i... Jeden jest do napędu headeru, a drugi... Ja wezmę, zdejmę. O, do. Czy ciekawe, jakie mają opony do Ursusa, czy grube, czy chude? Czekaj, ja tu zobaczę te... A to są 34, nie, to nie. To są nie. Muszą być 26. To są, o, te. To jest 28. To jest ale do Ursusa 1,28? Czy 26? Do 60. 28, no, to są do 60. To są do 60. Ale to są 16,9. A w Ursusie są 14 coś. To są od Zetora. To będą te, są. Te są do 60. Te są. Ale od Zetora bym założył... Nie takie wiem, szerokie? Ale nie to szerokie, ale
Nie wiem, czy się zmieszą pod błotnikiem. Ponoć się mają zmieścić. Jakby się zmieścili pod błotnikiem, bo oni są, mają wyższe błotniki, bo to wszystko pasuje, oczywiście. Ale czy pod błotnikami się zmieszczą, że nie będą błotniki walić. Ale co, ale te, co im brakuje. Te są klasyczne do 60. Tak, klasyczne do 60. Tylko ja chciałem nie wiem, czy są kartoflaki. No to są jakby to kartoflaki, bo one dosyć szerokie są. Tak. Nie są szerokie takie jak te. Ale no wiadomo, zetor to zetor, nie? To jest do 60, to będzie 14,9. No. Tak. 14,9 na 28. A piękne opony są, ja ci powiem, no, piękne. No te są piękne, tu by nic nie szczypało, nie? Nie, no wiadomo o tym rzecz, to jest piękna, o, piękne opony są, no, teraz. Za 20 lat może by wytrzymało. Śmiało wytrzyma. To są takie. O, zobaczy pan, to są te opony do wózka, do hedera. A tu do wózka. A nam są potrzebne, to może weźmiemy dwie. Ja ci powiem szczerze, wiesz co, jak tam, jak nie masz, to chętnie bierzemy. No weźmiemy, bo tam są spękane, a na transport nam potrzebne. A teraz chcesz wziąć, czy trochę weźmiemy. Potem? Czy teraz chcesz tam wziąć? Wyniesiemy je do... Aha, tutaj to wyniesiemy? A musimy się zapytać kierownika, bo powie, wie. Tu postawimy sobie na razie. Aha, dobrze. Zabieramy tu, bo naprawdę jest, o, warto przecież do hedera. Gdzie tu postawimy je? Tutaj na tę ścieżkę, żeby się nie przewrócić o nie. A dętki masz? Nie wiem, zobaczymy, czy są. Na razie niech one tu leżą. Tu niech leżą, odłóż sobie i jak będziesz chciał, czy kupywał, to chętnie przyjedziemy i zabierzemy. Popatrz, już wszystko dostaniesz. Ale tu zapach gumy taki... Zapach, o, tu tak są jest. Dętki, widzi pan. Patrz, tu są... No, dętki, jakie chcesz, do wyboru. No, do ciekawe, czy jest dętka 23 razy 5. Na pewno dostaniesz. Tutaj jest do wyboru, to może. Tak, tu mi chodzi tylko. Patrz. No to mała dętka jest chyba. No, tu są małe, ale są i duże. Bo to by musiało być 23, no. Tu jakaś jest. Ale artuchy są. Do wózka, nie? Do wózka patrzę, czy są. Aha, patrzysz, to zapytam się. No, gdzie, o, bo te są do zgrabiarki. Czy to do grabiarki, to są do grabiarki. O, nawet do taczki, jak chcesz kupić, do taczki. Nawet z osią złożyskami. No, nawet i ze śrubą, nawet. No popatrz, to zbocznione, tu to czekaj. To nie, są... one są jak z plastiku chyba, chociaż nie, bo to taka guma jest. Nie, plastiku chyba. Czekaj, pokaż mi tutaj. Ale to jest bezdętkowa. Bezdętkowa, ty. No, to jest pełna, to jest bezdętkowa, niepompowana, na wieki jest. Nie ma wędla nigdzie. I popatrz, nawet i łośka jest. To jest jakaś z pianki czy z czegoś zrobiona. No, ja muszę z pogadać. Z pełnej gumy. Może kupię, może wezmę. Patrz, widzisz? A nie można dostać, a tu dostaniesz. Tu są tyle jest elementów, których do wyboru możesz wybrać. Ale że zobaczy pan, nawet jest poczwórny pas, no. Ale to chyba nie jest do bizona. Ale to jest nie do bizona. Chętnie tu przyjdę i wezmę. Ciekawe, czy tutaj są te fartuchy do tych kół, bo to muszą być 23 razy 5. Oj, chyba fartuchów to trzeba zamówić. Nie, no powinny być. No powinny być, ale... O, tu są. Ten będzie. Taki malutki? No, słuchajcie. Nie, to chyba ten za mały będzie. Od jakiejś taczki. Ale są. Są większe takie. Bo dętki też nie widzę. A jeszcze z tamtej strony są cały arsenał. Ale też jest, ale tu są te fartuchy. Te wszystkie fartuchy można sobie wybrać. No tych rodzajów jest, widzę masa, bo to jest cały rząd fasonek. Tak, całe są. A tu są te spinki do tych, do łańcuchów. To są łączki, tak, to są szpilki do wyłączenia. Tak, wszystko widzisz, ja mówię tutaj, wszystko możesz kupić. Wszystko, jakie tylko chcesz, niczego nie zabraknie. O, chyba żeśmy doszli do bizona, bo tutaj bagnety są. To są, właśnie. I to są ze stalkami, czy bez stalek? Ze stalkami. Nie, stalki, no tu są ze stalkami. A tu są te, o, to by się panu przydało. Podbieracze łanu, jak leży, podnośnik łanu, jak leży zboże. Ale to wiesz co, jak leży zboże, to podbierać nic nie pomoże. Nie? Tak się mówi. Leży zboże, podbierać nic nie pomoże. Aha. Nie trzeba, tylko trzeba precyzyjnie operować grabiami i hederem. To są chyba panewki, nie? No, właśnie. Nawet panewki możesz kupić. Jakie tam dobrać, zależy jaki śliw tam zrobisz wału, jaki ma rozmiar wału tamtych panewek, można tutaj dobrać. Widzisz, patrz, jak Boga kocha. To wszystkiego tutaj jest. To są dziesiątki. No. Ciekawe, jak tutaj. Daj dętki wszędzie, jakie tylko chcesz. Masz. Do wyboru, do koloru. I większe, i mniejsze. No widzisz, nawet wieńce są do tego. Popatrz, wieniec jest elegancki.
do ciągników, do tego wszystko. Tłok. To jest do bizona, nie? Nie. Andoria. Do Andorii. To do bizona będzie. To jest, bo może jakieś do... Tak. To wszystko do... Aby tylko te... Ale to jest bez pierścieni? Pierścienie chyba są w zestawie tam. Pierścienie są w zestawie. Tylko założyć za, do zakładania. Nie mogą być leżeć tu. O, to jest od bizona chyba też, nie? No a jak? To są całe... O, właśnie. Cała ta szczęka, który też szczęk wchodzi. Wiesz, elegancko można... To chyba do drutnika. Nówkę, tak. Nówkę kupić. Wszystko, co tylko jest... Bo to jest do mocarni i do drutnika. A to jest... No właśnie, to jest na mocarnię. Oczywiście, oczywiście. I teraz się musimy zapytać, czy mają ściągacz taki, żeby to ściągnąć tam, co my robimy. Tak. Ale co z tego? O, tu jest, zobaczy pan, do wariatora tylko środek można sam kupić. No oczywiście. Jest sam tam? Ale to jest wszystko, to jest tak i ten środek, ale to i jest, talerz to jest drugi. Chyba od mocarni. To, tam, są od, tam, tak. są, tam są talerze od wariatora. No, to jest komplet cały. Tu widzę wszystko co od wariatora, to tak, też się tak, tak, kuleje od wariatora. Też, bo na tym chodzi przecież, widzisz, że się tu zakładasz, skręcasz i to chodzi to wszystko na tym. Widzisz, elegancko. Wszystko. O, nawet to można kupić, gdzie biegi się zmienia. O, widzisz, do biegu. Bo tu się nieraz wybija. A tutaj jest, się wybija. I lata to wszystko. Jak tu się wybija, jak to chodzi, wiesz, to jest bardzo dobrze, widzisz. O. A to żeśmy ostatnio odkręcali. Pamięta pan, od czego to jest? To jest smarowniczka od tego. Od tego wygarniacza. Właśnie, to jest ta smarowniczka od kłosowego, co wraca kłosy, idą tak. Na cepy do smarowania, widzisz. A tam było rozwalone, tak? Mhm. Nie było. A tu, gdzie to było? Gdzie to było? To gdzieś tu było, tu. Aha, o, widzisz. Elegancko. Łącznik akumulatorów. No, łącznik to wiadomo, wszystkie do kakoma z akumulatorami łącznik. Tu widzę cepy rozmaite. Tu wszystkie. O, nawet cep do 40, on jest krótszy. O, a właśnie, to są krótsze, no właśnie. O, to właśnie tu ostatnio, co panu mówiłem o tej podstawie. Ona u mnie tam popękała. No, a tu masz nówkę, ale tamtą dobrą masz, popatrz, no. ta pękła. No właśnie, to już jest nówka, widzisz, tu jest dźwignia, widać nowa. Ta dźwignia, gdzie jest ten napinacz od mocarni. Od mocarni napinacz jest cały. Ale tam masz, widzę, nowy, jest na chodzie, wszystko tu masz pięknie. Wszystko do bizona, co tu ty chcesz, dostaniesz. Są wędki do wózka, 23 razy 5. Pokaż, to są te? Te. Będą? To te, bo są rozmiar, jest 23 razy 5. No to bierzemy. To dwie można wziąć. Tam położę na dętce ich. Na te opony. Na te opony. Dobra, ja je na razie wezmę na rękę, bo tu tak, dojdziemy, tak. Co tu jeszcze może nam coś padnie tak boku. Tak jest. Patrz, łączniki, nawet kryzys. To też do bizona, pokrywa tych. No do bizona, oczywiście, że tak. Paliwa. Tak, przy paliwach zakładasz, no i jedziesz. O, to jest oleju, od kosza, od kosza sitowego, co tam. O, właśnie. Co tam pękło w tamtym. To pękło, a to zakładasz, przykręcasz i wsuwasz. Jedno i drugie. Widzisz? Wszystko, co tylko chcesz, wszystko masz. Chyba nie będziesz czekał, bo tu na miejscu. O, tu są drzwiki górne, a nawet schody są do bizona. O, widzisz. Często ta drabinka jest pogięta. No, widzisz, Zakładać i jechać. Widzisz. Mam nadzieję, jak zaczniemy robić, to i szybko go zrobimy, bo tu wszystkie części są, które my potrzebujemy. Ale to czas niesamowite, że tyle części od bizona w jednym miejscu widzimy. Prawie cały komend w proszku jest. No oczywiście. Co się nie spojrzy, to jest. Gdzie spojrzysz, to jest. Na przykład klepisko się tym montuje, z tego co wiem. No właśnie, wszystko na tym jest. Klepisko siedzi. No, na tym zawiesza się klepisko, wkłada się, zawiesza się. Go. To jest gwiazda. Gwiazda jedna jest. Racie, bo o, tam tu jest nawet gwiazda. Są te gwiazdy od tego. Od, a to są od motowideł. Tak, widzisz, Nawet klucz jest do tego cofania. Ale coś pięknego tu jest. A tu są też od bizona, widzę części. Co? O, widzisz. Wszystko od bizona, co chcesz. I koła. I wzmacniacze. Napinacze. Napinacze masz. Jakie tylko chcesz. Sprężyny. Od koloru do wyboru. O. To jest do tego, tak samo. Cięgno do tam. Tak. O, to jest ważne, to jest napinacz obroty się tego. Patrz. O, to jest ta tuleja, którą często ludzie psują, jak nie mają ściągacza porządnego. Jak zapieprze się. Psują, właśnie. To jest tuleja mocarni. I całą tą tuleję popsuję, to jest żeliwo i gdzieś. Idzie, tak jest, to jest wszystko idzie.
A tu do siewnika jakieś rzeczy widzę są. Co? A to są te grabki chyba, nie? Te grabki, a to już te grabki dojdzie. O! Czy to są nie, te? To są do moich. Nie, to nie do moich, bo są na dół. Ale mogą chyba być. Do moich, do tych. I wezmę. Co to jest, panie Kazimierzu? To jest ząb, który zakłada się do siewnika, do poznaniaka, za siewnikiem, żeby za śladem likwidował ubicie pola, spulchniał pole. Dobrze, pójdziemy teraz na przód, bo tam... Popatrz, nawet patrz, sekcje są. Jedna jest, popatrz się, widzisz? Rozdzielacze? Rozdzielacze, raczej, cała ta sekcja jest. Rozdzielacze do tego, popatrz się, wszystko to... Bo to jest, widzę, od bizona. Pokaż, to jest... Co? To jest do bizona. O, widzisz, to jest do bizona może. Bo nieraz leci tu olej. O, tutaj właśnie, tutaj jak leci, to tylko tu jest wyrobione tutaj i trzeba, o tu, na przykład tu się te uszczelniacze są, tu i trzeba wymieniać. Także widzisz, to jest piękne, co się jedzie. Tak. No w każdym bądź razie, ale zobacz, klucze, arsenał do wyboru. Jakie mi się by przydała długa trzynastka. To jest czternastka? Czternastka. Bo tam jak się rozkręca, ale to musiała być długa trzynastka. No jest? Jest trzynastka. Jest, wybrać można. Wybrać nie, można. Nie, to ją weźmiemy. Bo się weźmiemy przyda. To wybrać. Jakie kreski, całe komplety masz? O, do tych masz segerów, ten, ale duży ściągać by się ale przydał. Ale do tych segerów to są duże. Ale to są i mniejsze, są rozpierane i spierane, popatrz. Widzisz? A nam jakie były potrzebne? No bizonie tam przy tym... Ja powiem, czy roz te? To tam by musiał być nie, ściskający. Ten, nie, ten otwierający. Ten nie. O, ten rozpierający. To no i są te. Takie rozpierające i a i takie, jakie chcesz, takie masz. Ja to idzie, no. Ja gdzieś tam też mam takie, nie? No. Rozpierający w tej chwili. No. Dobra, zobaczymy ten. Pokaż mi to, ten. To jest, mi się daje, do, jak tam jest przy mocarni w bizonie, to tam trzeba wcisnąć. To wcisnąć, ale tam trzeba ich, no, tam są, co żeby ich można, trzeba ich wcisnąć. Dobre te są. Te dobre, a takie duże? Ale, duże, duże. Ale to małe mam. Ale to małe tak jest, ale duże lepsze są, lepiej tego idzie. Ale to klucz? Na powietrze, ty jest na powietrze. To pneumatyczny. Tak, ale to jest na powietrze, nie? Ale elektryczny też jest, tak ty miałeś elektryczny. Ładny, elegancki, nie? O, powietrze tylko i daje. Ile on kosztuje? O, 500 zł prawie. Prawie 500 kosztuje. No, ale robotę robi. Tak. Robotę robi. Nawet tutaj jest pasza. To pasza jest. Pasza tu nawet jest, zobacz. A tutaj nawet, o widzisz, wkładasz oliwka i poszedł. A? Oliwereczka. Oliwereczka, ciach, ciach. I patrz, wszystko jakie tylko co chcesz. Zaciski. Klemy. Klemy. Zobacz, jakie piękne. Ty to są, o. To są, i to są dobre, bo to są grube, te nie pękają. No tu jeszcze są, widzę, jakieś inne. A tu są, te też są inne. Różne są klemy. To są różne klemy, jakie tylko chcesz, do wysokiego napięcia, do lekkiego napięcia, do bizona takie. Bo te to może być... Mogą pęknąć, bo niektóre wiem, że nie pękają. Niektóre. Nie pękają, o właśnie jest. Takie chcesz, no. Tak samo tu patrz, to wiertła są, jakie masz, patrz. To widiowe widzę jakieś. Widiowe są dobre wiertła, nie powiem, że nie. O, te, o, to nie, takie... No do pompowania. Do pompowania koła, ale ja bym chciał inne, ale nie ma takich innych. Czekaj, o, coś takiego, pokaż mi, jakie to jest. O, takie coś. Właśnie, to są najlepsze. Ile to kosztuje? 11,50. To są najlepsze? To są lepsze jak te, naprawdę. O, bo jak zaciśniesz, to się zaciska gumka, o, zaciskasz, a te wciskasz i może puszczać powietrze, nie dociskać, a tu jest gumka, która uszczelnia i powietrze nie ma prawa iść, o, takie dobre, tak jest, takie są... To ta błotnica do bizona, tak, na dole. Jaka to ta błotnica? Do bizona każdy jest. Węża wypadnie. Tak jest, tu do bizona. O, ja ci powiem, do bizona, to czy on do bizona, czy nie do bizona, ale ta bocica jest dobra. To jest, nie można, zawsze się widzi, ale do bizona jest, ta jest dobra, ta bocica. Ile ona kosztuje?
Mhm. Nie ma ceny. Nie ma ceny, no ale mimo to... No tu sto parę złotych. To parę złotych kosztuje. To ta cała ta motnica. Ta kosztuje 50. Ta 50 kosztuje, no. Jakby nie było. O, na wszystko. Słuchawki, żeby hałas... O, to jest... No, na uszy nakładasz, żebyś nie był głuchy. Te trytytki na to mówię. Ale właśnie, widzisz. Wszystko, co chcesz, to masz, widzisz? No, ale patrz, ta jest taka duża. No, to by płacił wszystko. To, ale ja ci powiem, moja jest taka jest skromna, ale ta też jest dobra. To jest, co podniesz, oczywiście, że tak. A tutaj, co tutaj masz? Co tutaj? A, kuteczka, tak jest. Jakie chcesz, takie masz. Cyna, kalafonia. O, widzisz, do tego już masz. Do lutowania. Kłódki, jakie chcesz, takie masz. Nawet, widzisz? Do prostownika. To już jest właśnie dobre. Jakie chcesz. O, widzisz? Pójdziemy tu na dół zobaczyć, co no, tutaj widzisz, się dzieje. Pomału to idzie. A co tutaj znowu? Popatrz, co tutaj nie ma, Boże kochany. Panie Kazimierzu, ale zobacz, śrub. Jakie arsenał śrub. Zobacz. Jakie chcesz? Podkładki, sprężyste, no, zwykłe. Zwykłe jakie masz. A tutaj jakie są? Tak samo, sprężyjące. Jakie chcesz? No. Nawet takie. No te są chyba bardzo twarde. A te są tu utwardzane? Nie, utwardzane są, jak idzie. Bo muszą być takie utwardzane, popatrz. Do pługa. No 10-9. 10-9. No muszą być utwardzane. No. Tutaj też, patrz. Jakie chcesz, takie kurcze masz. Jaciek, ale faktycznie ci powiem szczerze, nawet jest do zakucia węży. Chyba tutaj. Tak, tu się zakuwa. Popatrz, chyba. Zakuwa węży. Jakie chcesz, takie węże, się może zakuć. Jakie chcesz węże? Bierzesz wąż, krótki czy nie krótki, i jak ci pasuje, przychodzisz do mistrza, mistrz tutaj wkłada ci. Jakie chcesz? Takie końcówkę, taką końcówkę, pryk, bym, już masz. Także jak ci cieknie wąż od kombajnu czy coś, chętnie tu proszę przyjść i chętnie zobacz, tak cię ładnie tu za... Tak maszyna ci zrobi jak tu. Ale pięknie. Tak, elegancko i jesteś pewny, nie leci, nie nic. No, tu zobaczy pan, kolejny motocykl. No widzisz, o, też jest... CZ350. Tak, no. To są dobre motory. Dobre motory, ja nie powiem, to jest... Ja też mam piękny motor, co? Tylko, że stoi to, nie wiem, czy na sprzedanie, czy nie. To wystawowy jakiś. A bo może być, oczywiście, tak. Śruby jakie piękne. A zobacz, jakie chcesz śruby. Jakie chcesz śruby. Krótkie, patrz do kombajnu, jakie chcesz. Bo takie dziesiątki. Są. Dziesiąt różne. Szóstki, ósemki. No widzisz, piękne, jak co chcesz, to masz. No. Nawet motor jest do... Trochę ci powiem, no, ale... Do śniegu śnieżają. To chyba tutaj jest w sklepie używany. Mój Boże, ale tu śniegu nie ma, ale mimo to. Ale zobacz, jaka piękna hala. Tu wejdziemy, zobaczymy. Zobacz, akumulatory stare, sznurki do pracy. Kiedyś pamiętam, że za komunę to zawsze mówili, że sznurka nie ma. Jak żniwa były. Za komuny było brak sznurka, to by nie były takie sznurki. Były sznurki pakulaste. Lnu były, nie były takie lniane, tylko były pakulaste, te, wiesz jak sznopki, powiązałka wiązała? To tamte zwierzęta mogły zjeść, bo te są skrzydli. Mogli, tego nie zje, ale nie. To będzie szkodzić dla zwierzaków, tak. Tamto nie będzie szkodzić. I ci mówię, teraz takie eleganckie sznurki, człowieku do prasy, ale bardzo dobre. Oleju. To do mojego samochodu jak znalazł, taką beczkę, nie? Ło, jaki olej stosujesz? No, taki, jaki olej stosujesz? 10 W40. Aha, zobacz. Jedna beczka, druga beczka, trzecia beczka. Jesteś w hipole, przekładniowe oleje. Luksy, luks. Kiedyś tak samo był luksas. Kiedyś się tylko na luksie jeździło. Tak. A dzisiaj superoly, CC, jakieś tam jeszcze inne. Wymyślę, tutaj te worki, proszę, jakie chcesz worki? No, no idziesz... Małe, duże, big buddy nawet. Popatrz. Kurczę, olbrzymie te są. A jak? Do nawozu bierzesz, kupujesz i już. Te piękne worki są. Dobrze wiedzieć tutaj, że te worki są. Chętnie przyjdę i kupię, bo ja tu nie wiedziałem nigdy, że takie worki można kupić. To te najbardziej lubi, te białe, tak, nie, tylko te? Tak, te czy te, ale to są dobre worki, silne worki są. Bo są duże worki, tak jak sypiesz
owiec to 50 kilo w te worki wejdzie. Mynkowany i tak dalej, i tak dalej. A to on jest jakiś większy, tak? Tak, jest większy i więcej się sypie. Aha. Na przykład owiec jest letki, pełny worek zasypie, z 50 kilo jest. No, takie wy. Ale worki są, ja nawet nie wiedziałem, ale... Bo to są do ziemniaków i do cebuli. A to są, mogą być do cebuli, do ziemniaków. Możesz, to są te worki. O, widzisz, proszę bardzo. Do marchewek, warzyw, marchewka, cebula, ziemniaczek, do tych worek sypie. Ja takie taszkę zawsze chciałem sobie kupić, żeby wodę w niej wozić. Wodę wozić? Kiedyś paszę wozili dla trzody chlewnej, wywozili paszę. No, a teraz ona może być do wszystkiego. Tak. To jest bez sensu. I do wody, i do piachu, i do tego, do wszystkiego. Nawet końcówki są do tego. Zobacz, patrz. Do pryskiwacza. A jak? Do pryskiwacza. Zobacz. Ja tu ostatnio gdzieś szukałem tego. Trzonka do młota, bo złamałem młot. Ja właśnie szukam, tak samo młot złamałem. A zaraz jaki ty młot miałeś? No to właśnie muszę chyba go tutaj, bo zobaczę, pan jest rodzaj. Mniejszy, większy, jaka tam dosiekier. Jest, dłuższy, dziura. Bo to są dosiekier. O, to są do siekiery, no możesz, a ja mam siekierę taką elegancką, że wiesz, że patrz, co chcesz, to masz. To są chyba do pryskiwaczy różne końcówki. To są do pryskiwaczy końcóweczki, uszczelki, uszczeleczki, jakie chcesz, takie możesz sobie wybrać, jakie chcesz, wszystko tu jest. O, widzisz, sitka, o, bardzo, zakładasz, jakie chcesz, o, jedno czy drugie, o. O, widzisz, o, możesz założyć sobie, bo to się zapycha. Często to się zapycha. Aha. Zaczyścić albo nowe wymienić. Elegancko zakładasz. To drogo nie kosztuje. Tylko założyć i jedziesz dalej. Bo takich to właśnie jest potrzebne do odpryskiwacza. Widzisz, o. No to ale wszystko... tu kolorowe są, jak zabawki dla dzieci. To możesz sobie... Tak, możesz sobie wybrać, jakie chcesz, do wyboru, do koloru. Znaczy, tu jest jakieś dużo, przepony. Dużo jest. No, tu jest taka zagłuszka, gdzieś tam jest. Przepony jakieś, to chyba jakieś, są do jakichś, nie wiem do czego te przepony. No właśnie, ja do też, różnych rzeczy. Do różnych rzeczy, bo te, może być, czego nie. A to są chyba te do sadzarek, czy co to jest? A to jest, rozumiesz, do pogłębiacza możesz założyć, tak jak mają te, wiesz, o, to do pogłębiacza, o, aha, zakładasz. No, to jest naprawdę, kurczę, to do... A to są do kultywatora, to zakład do kultywatora. Do tego, pozakładasz i już. A to wałek gumowy amortyzator. Amortyzatora. Nie wiem, do czego to idzie. I już, o, to popatrz, o, czuby końcówek. Takie mają. Teraz możesz do, jakie chcesz, takie możesz założyć. Lemiesz agregatu. Lemiesze. Tak, tak. To pługi są teraz takie, że tylko czuby wymieniasz, eleganckie. Człowieku, to tutaj są chyba do tych pługów. O, patrz, widzisz, noski, do tych pługów noski zakładasz. Widzisz, ale ile rodzajów ich jest. A jakie chcesz. I małe, i duże, i największe. Patrz. I odkłady. Odkłady to zlemiesz, jeden, drugi, trzeci. Jakie chcesz, takie masz. Teraz są pługi takie, że tylko... Ojej, ile ich jest rodzajów. Zakładasz koń tą nosek, przykręcasz, obracasz, potem nowy masz. Także tutaj, o Jezu, chłopie kochany, to dowiedzieć. Znaczy, to nie kiedyś było, że lemierz klepałeś. Musiałeś wyklepać, żeby go użyć jeszcze raz, bo się zniszczył. I nim orałeś, zahartowałeś i orałeś. Dzisiaj zniszczy się, bierzesz drugi. Jedziesz. No, to wszystkie takie przekładnie, wszystko. O, tak patrzę. Nie patrzyliśmy. O, zobacz. Nie patrzyliśmy, ile pompa kosztuje do 60 wodna. A to pójdziemy później tam na Ursusa. Tam gdzieś. Na te Ursusy pójdziemy. Popatrzymy, może muszę zobaczyć, bo mi pisze. To do talerzówki koła są, tak? Ale to są co innego. Te są do innej talerzówki, a do mojej są. To są o. Te? Tu jeszcze u góry jakieś są. Te też. Pokaż mi te. Te nie. To muszą być w takim kwadracie, bo jest ośka kwadratowa. Aha. I te na gdzieś, ale te talerze, tu ma. Ale nie wiem, ile kosztuje, zaraz zobaczę, ile to kosztuje. Tu kurde, jest tak, ale nie ma ceny. Nie, bo ceny to się ceny zmieniają. To ceny co chwila się zmienia. To się nie drukuje już chyba ceny. O to chodzi. I te talerze będę musiał wymienić, te co ja kupię. Co kupiłem tą talerzówkę, wiesz? O co chodzi, nie? Zobaczymy. Popatrz, rozruszniki. Same nówki. A nówki, no alternatory, ja do 60, do ciapków.
to są te satelitarne, one mniej prądu biorą. Mniej prądu, ale są, ja ci powiem, trzeba uważać na nich z myciem. Bo jak woda dostanie się, to już szlak trafi. Dać alternator jeden, alternator drugi. No tak, to chyba jest do 60. No, czy będzie? Nie, to jest jakieś to jest do 385. To będzie. O. Może ten. No, ile tam ma? Ten będzie do 50. Raczej ten. Nie, bo tu nie, dwa koła, to są te dwa paski. To są na ten kwasek, to będzie. To nie, to też. To też. To też. Nie, nie, nie. Ale na pewno ale to na pewno znajdziemy później coś. Jaki to jest pasek i jaki to jest pasek. Tu kurwa, wszystko jest, patrz. No ale się drapie, kurwa, no widzisz. Jakie tu chcesz paski, nie paski. My pójdziemy tam na te Ursusy, zobaczymy. No to idziemy. Co tam. Pompa wtryskowa, a to jest, czekaj, pompa. No. To znowa? No, no chyba widzę, że jest po regeneracji. Po regeneracji ona jest, ta pompa. Widzisz, tak. No. To jest do 60? Do 60. Ale tu jest, pokaż mi, tu jest. Do 60, tu jest, nie, tu jest to do jest bizona. Na 6 cylindrów. Tu jest do bizona. Raz, dwa, trzy, nie, cztery, pięć, sześć. Albo do ciągnika tego 6-cylindrowego. No bo tak, tak. Chociaż tak, nie, to jest chyba bizon, bo tu jest ta. Bizon jest, widzę, że do bizona możesz mieć, a tam trzeba ta wymienić. Główka. Tak, tak jest. Mała, nawet korbowodzik, kurwa, zobacz, widzisz, możesz kupić, o, bat. Tylko wkładasz te i zapierdalasz, widzisz, wszystko możesz kupić, ja co chcesz, ale nie wiem, ile ona kosztuje ta do 60. To zapytamy później ale w kasie. Ale potem zapytamy. Chodź. Może coś będą wiedzieć na ten temat. Tak, patrz, zawory do przyczep hamowania, widzisz, co tu jeszcze, co tu, a tu masz, a to są do, kopaczki tej. Do kombajnu Anny. Patrzcie, no. Co tutaj jest? O, tu wszystkiego. To jest. Patrz, patrz. No. Nie znam tych maszyn wszystkich. Ja no, co są tyle, tego jest. Bąk? To chyba jest do śrutownika. Sito, do śrutownika. Do tego sita. Bąka. Sita zakładasz, jak się jest większe, mniejsze. No są różne tutaj. I skośne jakieś, no, i otworowe. Zobaczcie, to, takie o, nawet są. Właśnie. Zależy, jakie ty zakłady szybko. Bijaki są. O. Takie będziesz miał. Tu jak jest, jak w sieczkarni. O, widzisz. I co tutaj jest? Także, o, patrz, a tu? No. Dobra, tak samo, o jest. Co tylko dusza zapragnie, to jest. Tu zobaczymy jeszcze. Tu żeśmy chyba wtedy skończyli. Gdzieśmy tutaj, tu byliśmy. A, tu są, widzi pan? Co? Tu są noże do tych, do sieczkarni. O, właśnie, widzisz. Różne są. Widzisz. I takie, i takie. A właśnie, właśnie. To są rodzaje rozmaite. O, właśnie, weź. Wielkie nawet. Zależy, jak tam masz uchwyt tutaj. Co, to są te. Patrz, gdzie to było? Tam. Patrz. To są właśnie te, bo ty masz wejście tu na te, no te rorki. No to będzie pomierzyć, jakie tam idą. Tam te takie idą. Ale takie. Wszystkie, jakie tylko są, patrz. A zobaczy pan, to pan chyba zna. No jak, żeletki. To są stalki. Stalki, no żeletki, to stalki, o patrz. To jestem ciekawy, ile to kurwa kosztuje. Tu są żeletki, nożyk, no. Ząbkowany. No, o właśnie, właśnie, to jest też jest, patrz. Tu żeletki, o właśnie, o widzisz. To się przybija, jedzie się dalej. No to codziennie. Bo to wiadomo o tym rzecz idzie. To o, przyklepisko. Patrz. Nowe. To się wkłada do tych. O, a pasuje. Tu? Nie, no różne są rozmiary. Właśnie. Oto właśnie. I ty masz takie, kochany. Ty masz takie. O. No różne są, nie wiadomo. Różne miary. To są do bizona, pisze BS. BS 5110, to no. BS-a jest. Takie to są, to się wkłada do środka i to chodzi na tym, na tulejki. O, patrz, czuby nawet do bizona, proszę bardzo. Jak masz urwany, można brać. No, widzisz? Macie, wszystko co tu masz. Podkładka. Piękna podkładka, jak zabezpieczająca, żeby się nie obracało. O, o, widzisz, co tu, śruby, jakie chcesz. O, o to się wybija też w bizonie. O, to właśnie się, tak jest, to się wybija na tym. Oj, do bizona. Widzisz. Nie ma tak jak bizon. A jak tam? Mój ulubiony regał. Ja to ci też powiem, jest, ja to ci powiem. Jest bizonie, do bizona wszystko dostaniesz, jakie tylko chcesz części,
Jakby tu ziemia. Jest kompletny ten. A no o widzisz, całe łożysko. O, łożysko wkładasz które, i... Tam gdzie jest ta żmijka wysypowa. No. O, do żmijki, tam gdzie chodzi to. Gdzie wysyp jest. I widzisz, mówisz kombaj. Kombaj jeszcze będzie żył. Jeszcze będzie żył. Bo jest, wszystkie części są, jakie tylko są. To przy skrzyni biegów jest, no, nie? No to jest przy tym. Na dole. No. Także wszystkie części chce z korkogo dno do bizona. O, nie nawet ma. Jest drut klepiska. To są druty klepiska. No właśnie, no widzisz. I ty mówisz, że będziesz tam tego, popatrz, bierzesz i zakładasz, tam ile ci brakuje? Oj, czy chyba z 15. No niech z 20. I tylko wziąć, tamte powywalać i te włożyć, wcisnąć i nówka. No. O, te dekielki one są. A to są muszczelki, no właśnie. Na te łożyska. Kiedyś ponoć był kłopot z nimi, za komuny je dostać. A, ciężko było, te plastikowe, pewno. Trzeba było je ratować, no. Jak się dało przy ściąganiu. Tak jest, czym. A to zobacz, nowe, ta zakładasz, nic nie brakuje. Nic tutaj nie brakuje, tylko brać i zakładać. No. Opa, tak samo i tutaj, także naprawdę, tu tylko widzisz. I będziemy składać, to będziemy to oglądać. Patrz, do siewnika. O, widzisz, do siewnika. A to chyba u pana w siewniku. Jakie to chcesz jest? Do siewnika? Nie, to jest do siewnika siewnego. No na przykład u mnie do Poznaniaka już można, to jest do siewnika, co ja sieję. Nie. Mm-hmm. Wiesz, ty, ma te tryb, to wywala, nie? Jest. Poznak żyje. No. Tu uszczelki rozmaite. A tu masz uszczelki, jakie chcesz. Do wyboru, do koloru. Także nic nie brakuje, nic nie trzeba szukać. Wszystko jest. Teraz ja patrzę, jeszcze. Zobacz. Różne zębatki. Zębatki jakie chcesz. Do rozrzutnika. Masz tam jakże, do rozrzutnika na łańcuch. Jeden, drugi. Ale tych drobiazgów. A jest wszystkiego, no nic nie tego. Elementów do wyboru. O. Widzisz, co tutaj jeszcze? Popatrzcie. Sprężyny do wiesz, o, koło do prasy do tego możesz dostać. Kolumnę, no. Wszystko jest. Co tu jeszcze jest? O, do prasy, co to wywala? Z tyłu, gdzie snopki. Do snopki wywala. No widzisz. No, to pękło szefowej od prasy, od aparatu. Od aparatu, widzisz, już jest. No, pograba pierdzielną. No i co tu jeszcze? O, też do powiązanki, ten cały, do wymiany. Jak to się popychać. Sprężyny. No i widzisz, tu wszystkiego, patrz, sprężynki to takie, o. To sprężynki są. Do jakiegoś sprzęgła. Do jakiegoś sprzęgiełka. Napisane. Tutaj o, widzisz o, o. To jest licznik. I licznik jakiś tylko co by to. A to jest o. A to jest do młota. Młot po tym chodzi. Fuh, do no też pisze, że do prasy. Sipma. Do prasy, tak, do prasy. Wszystko do prasy. Ej, tu szczelki, jakie kogo chcesz. Szukam pompy tej mojej, zobaczę ile to będzie kosztować. Dojdziemy do różne tej pompy. Różne uszczelki, przewody paliwowe, przewody, hamulcowe do czynnika. Jakie chcesz, tak samo. Stworznie, nie stworznie. Śruby specjalne. No, duża aksement jest, duży jest wybór. Bardzo jest duży wybór. Chyba tak nigdzie nie ma jak tu. Naprawdę. No, ja jestem pod wrażeniem. Nie widziałem tak jeszcze jak byłem w tamtym, w tym, nie widziałem tyle elementów do wyboru, żeby można było gdzieś coś kupić tam, a tu wszystko kupisz. Tak jak tylko chcesz, patrz, koło. O, bęben mucący. Tak, widzisz, o. O, widzisz, wszystko jest jak tylko masz, stań. Teraz tu, przewody, jakie chcesz, o. Tak patrzę tutaj, sprężyny, tutaj też jest, o, uszczelki, jakby nie były. No tu są jakieś rozmaite uszczelki, wałki, wałeczki. Jakie tylko chcę, no mówię ci, że... No nie wiem od jakiego to są sprzętu. MTZ, tutaj są, to paliwowe uszczelki, chyba przewody. To jest do przewody do paliwa, do przelewu, to jest do przelewu. Filtry olejowe, tak, rozmaite. Filtry, o,
do paliwa, do oleju, wszystko do paliwa. To są do MTZ-a chyba wszystkie rzeczy, bo widzę u szczelki tak, podgłowice to są. Tak jest, to są podgłowice uszczelki. Uszczelki są. Jakie chcesz uszczelki. No. Także tutaj niczego nie brakuje. Niczego nie brakuje. Widzisz? O. Tą pompkę by trzeba było wymienić tam w tym moim. To jest tak, ale to chyba nie jest ta, czy to jest ta? No ta, tam będzie cię odkręca się i tutaj opadło. O. I ona nie trzyma, a tu są uszczelki takie, wiesz, tego. Tak, to się kupi, jak się wyjmie silnik, a całą pompkę się wymieni w ten czas. A te opony to nie są takie jak u pana w siewniku? Właśnie, to są od Poznaniaka. Nie, jestem, nie, to są od czegoś innego. Aha. Takie coś podobnego, ale są mniejsze i szersze u mnie. A po co ten, co to jest w ogóle? To jest sól, lizak do zwierzęta krów. One to lubią? O, jak oni to lizą. I możesz dla sarnów wyjść, do lasu wyciąć. A po co im to do jedzenia? Przecież to są minerały, to są sól. To jak ty jesz bez soli, to całkiem jest co innego. A to jest, czy nawet koniom się daje do lizania, krowom do lizania, zwierzakom do lizania, to jest podstawowa. To chyba do skrzyń biegów, ale to wszystko jest MTZ. Tak, to jest, są do inne, no ale no, w każdym razie, MTZ. Ale wszystko dostanie. No. Czekaj, to jest pompa wodna. Pompa wodna, szukam teraz tej, tutaj, to tu uszczelki, pierścienie, to jest tu uszczelki. Tutaj wszystko jest MTZ z tego co widzę. To tak, tak, tu widzę, ale nie, przejdziemy, zobaczymy, i co nam zaszkodzi. Chodzimy po kosach od bizona. A, to jest tego, żyletka. Kosy? No, trzeba jedną kupić chyba tam, ale to, patrz, widzisz, o. Włącznik głównego prądu. Ukryty. Ukryty, który jest, można go tu ukryć tam, gdzie oko nie sięga, żeby nikt nie widział. No bo tak jest. Tutaj też, a tu jest, o, ten dobry jest, bo to ruski jest, nie? Aha. Widzisz, o, bardzo dobry też jest, nie? Ja go miałem, ale ja go chętnie wezmę, bo to jest patyk, o, pyk, pyk. A to jest, wiesz co to jest? No. Masa wyłącznik. Masa to jest wyłącznik prądu. Prądu głównego, który wiesz, powinno się go włączyć i na noc wyłączyć, bo nie daj Boże. Kabina pójdzie. Albo kabina zała, pójdzie. Albo stodoła. Albo stodoła. Tak, on jest naprawdę, jest bardzo dobry, to powinno być stosowane. Mhm. Bo to jest podstawa. Powiedzieć. Ale zobaczy pan, nawet można kupić sobie kieliszek. Oj, setuńkę. Setuńkę i chleb. Smacznego, panie kierowniku. O, a to jest kieliszek. Daj pan jeden ten kieliszek. Chcę się napić. Daj, wlej mi to, łyknę sobie jednego. No, tutaj uszkodziło. O, właśnie. To już... No właśnie. Coś chciałem jeszcze tu popatrzeć. To są sitka, tak? A? O, widzisz, to pompki, widzisz? Bardzo dobre te pompki są. O, pompka ręczna paliwa. Paliwa. To właśnie trzeba wymienić tam, no, albo całą. Są różne rodzaje są tych pompki. No, a jak? A ja na co ty myślałeś, że co? Patrzę pompy do 60-tki. Mniej więcej to gdzie chyba, są? To chyba jeszcze nie jest regał 60. No nie, jeszcze nie. Jeszcze muszę szukać. Jeszcze nie. Hamulce, szczęki do tego. Ręcznego hamulca. Końcówki, jakie chcesz? Końcówki, popatrz tu. Co? O, to wiem, gdzie przyjść, wiem, gdzie kupić, co tu kupić, tu wszystko kupić. No aż, no aż w oczach się mieni ta ilość tutaj wszystkiego, że tu się ktoś połapie, gdzie tu co leży. Tu ty macie, dacie, no, w głowie się nie mieści. Jak bo ja kocham, co ty myślisz? Kostki stacyjek, kostki jest bezpieczników. Stacyjek. No. Stary typ, nowy typ, przekaźniki, teraz przełączniki. Macie, ja ci mówię. O, to jest przełącznik chyba do hamulca stopu ręcznego do bizona, stacyjki. O, ręczny? O, nawet tak, jest, tak. To też jest prądniczka. Ale to jest do bizona, o właśnie, widzisz. Nówka. O, nówka. To jest do obrotów, widzisz tego, widzisz? Mocarni. Już można założyć. A tam jedziesz, mocarnia, nie widzisz ile obrotów ma. No, i idziemy tam naokoło, zobaczymy.
Proszę bardzo, ile tu jest? Masz maszyny, zobacz, tu końcówki, włączniki. To do 80 chyba kierunkowskazów. Chyba tak. Do żetora. Do tego. Przełącznik akumulatorów. To jest do To też do, nie, do dużego jest, Ursusa to jest. To jest 12x24 tak. Do Ursusa. Na 24, tak. Widzisz. Także widzisz, o. Wszystko tutaj, co chcesz, to masz tryby, jakie tylko chcesz. To do skrzyni biegu. To chyba. Przesuwka do skrzyni biegu. Macie, o. Jakie chcesz. Zobacz. Ta, wiesz, tryb tak samo, to ty. O. Jakie chcesz? Chronizatory? Nie. Pokaż, o. Widzisz. Tuleja skrzyni przekładniowej. Co? Tuleja skrzyni przekładniowej. Przekładniowej, tak jest. Przecież. Wałki przekaźnika mocy to są, tak? O. Nie, to są jakieś... To, tak? To! Aha. To już... O, widzisz, tylko zależy jaki chcesz, ale jaki chcesz, taki masz. Bo każdy, wszystkie do wyboru tu jest. To jest tyle elementów do wybierania, że nic się nie pomylisz. Stare wymontuję, przychodzę, biorę nowe. Podkładki. Każda śrubeczka, każda podkładeczka, każda podkładka, każdy pierścionek. Tak jest, każda podkładka, każdy punkt cleaner. Po punkcie, wszystkie bierze. Wymontuję sobie swoje, przychodzę i tą część dostaję. Taką jaką tego. O, i to wszystko ma swoje miejsce, wszystko jest na swoim miejscu. Nie musisz chodzić, szukać, idziesz na regał, wiesz gdzie i bierzesz. No, widzisz. No, filtr ten samo olej do oczyszczania. No, jest, popatrz. To. Meryngi. Meryngi, oryngi jakieś. Pedały. Palewki, nie palewki. Do czego takie pedały? To jest do 60. O, nie, to jest, no. O, tu się wkłada ten, o, do kombajnu można. Blokujesz tu, o. Aha, z blokadą. Blokadą, tu przesuwkę masz, do ciągnika wkładasz i jedziesz. Jak ci się urwało. O, pokrywa. Jeszcze do 60. Co chcesz? Widzisz? Co tu jeszcze? Widzisz? Przewody. Do tego spartało. Widzisz? Łączniki. Co chcesz, to masz. A tu tutaj? Są, też przewody tu? Jakieś są. To są przewody no, hydrauliczne. Do hydrauliki. Tak, wszystko popatrz. Do hydrauliki wszystko bierzesz. Tutaj co tu masz? Elegancko, patrz ile hamulcowe i może. Hamulcowe, i możesz tego, i olejowe, i macie i do paliwowe, też do paliwa też, jakie chcesz, tylko masz, wszystko, jakie tylko chcesz, wszystko masz. Także daleko nie trzeba szukać, tylko przychodzić i brać. Śruba, czopu. O, patrz, to jest do paliwa, do zwrotnego oleju. Cały komplet filtrów. Cały komplet filtrów, zakłada się jedziesz. A nawet co nawet można, o widzisz, to bizona założyć nowy, nawet do 60 możesz założyć. Chyba od razu w środku już filtry są. Są filtry, macie tu spuszczasz wodę, jak sobie odkręcasz, jak jest woda, bo jest wody być. Od góry odpowietrzniki. Od góry odpowietrzniki, tu są odpowietrznik. To jest, macie, to jest bardzo, 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 bardzo dobre, bardzo skuteczne jest. Mm-hmm. Widzisz? Co ty tam jeszcze? Też? Tu wszystko. Też masz, patrz. Jakie tu śruby, podkładki. No widzisz, ślimak, który obraca obroty. Tutaj, podkładki, uszczelniacze. Kurde. A człowiek nie wiedział, chodził, szukał, a tutaj wszystko jest. No to chyba mi się zdaje, że nie ma takiej rzeczy, której... Nie ma takiej rzeczy, której by tutaj nie było. Oczywiście wracam do 60. Taki piękny, widzisz? No, taki jak głównie, ale szukam jeszcze jednego zaczepu, który by mi do 50. Wiesz, ten tu nie przesuwamy. Nie wiesz, który ja ci bym pokazał, ale to może coś znajdziemy takiego. Ale na razie tutaj takie nie widzę, no ale nie ma takich rzeczy, żeby tu nie znalazł. Takiej zwolnicy. Gdzieś już jedna, druga, ale to... Zwolnicy, patrz, jakie założę, kłada się, jedzie. No, widzisz. Do blokady. A to jest do kostu, to... A, idziesz.
Kosz satelitów? Kosz satelitów jest, widzisz. Do skrzyni biegów. Do skrzyni, nie, do kosz satelitów jest tam. Do, między skrzynią a zwolnicą. O, tu jest też obudowa jakaś duża. To jest... Nie powiem ci od czego, to jest od ciągnika, ale... To nie jest od 30, to nie jest czasem? To od 30 to chyba. Cała... Tak, od 30 kolejno. Zwolnice, tak samo. To są od 30. Popatrzcie, a tu? Popatrzcie, tutaj tak patrzę. Co tu? O, patrz, przód do tego, patrz, masowo. To do 80 chyba. 80, zwrotnice, kurczę, mać. Jedna, druga jest, widzisz, jak widzisz, ja pierdzielę. Wszystko, co chcesz, to masz. Wałki. Wałki, nie wałki, widzisz, kolumna. No, widzisz, kolumna jest elegancka, kurczę, i nówka. Jakby nie było. Ręka, to... O, tu jest. O, widzisz, kratkę masz? Ma, to 60. No, połóż tam. Jak będzie trzeba, to się weźmie. To są do maski. Widzisz? Wszystko ma. Brać. Końcówki, o. Końcówki też, patrz, jakie chcesz, jakie masz. O. Krótsze, dłuższe. Tu są mniejsze końcówki, tu są większe końcówki. No, Nawet jakaś klamka. O, widzisz, klamka do drzwi. Do kabiny. I kabiny. O, nawet koła pasowe do prądnicy. Jakie chcesz, opa, to widzisz. Ja szczotki, to faktycznie do prądnicy były. Szczotki prądnicy. Są. To wszystko. Oj, co tu tam jest? O, do pompy hamulcowej, ta, wiesz, uszczelniacz, guma. Alternatory. Tak. O. To co tu jeszcze mamy? O, tutaj do czego? Patrzymy. Około kierownicy. Około kierownicy, szukałeś. Patrz, elegancki, co ty chcesz? O. Kurde, a ja chodzę szukać, a ja mam pękniętą. Będę wiedział, gdzie przyjść. O, tu jeszcze jest inny typ. A tu jest jeszcze inny typ. Ten jest chyba bardziej do 60. Nie. Nie? To jest, no nie powiem ci, ale to może być do jakiegoś innego. Taki, no nie powiem ci, do jakiej to. Ciekawe, co tu jest napisane. No. Koło kierownicy, Ursus C330, C360. No do tego i do tego. Może być i do tego może być. Wiesz? No, zależy jakie to, takie są. O, daj tabelka, czekaj. To tabelka? Tak, myślę sobie. Nie tabelka. Szukam do 50. O! Tabelka. O, tabelka do 50 oryginalna jest. No C355. No. C360, zaczep zespolony. Tak, ja? Zaczep zespolony. Oczywiście. To jest zaczep właśnie co idzie. On idzie tu. Tablica zegarów. Tablica do zegarów do 60. I tu jest cały pulpit nawet to. O, patrz. Odwrotnie. O, to tak ma iść, panie kolego. O, popatrzcie. Piękna sprawa. O, widzisz? No. Elegancko, tutaj się kręcasz. Na te śrubki? No, o, patrz. Tu kierownica, tu idzie, zobacz. Jak będzie ładnie wyglądać, popatrz, jak pięknie będzie wyglądać. Jeżeli tak byś przykręcił, tak byś się pomalował, elegancko, no miodzio. Idzie. No i to wszystko trzeba malować, dlatego, ale jest. Oryginał, to jest oryginał. Skrzynka narzędziowa. No, skrzynka narzędziowa, oryginał. Miska olejowa, oryginał. To jest obudowa skrzyni biegów z biegami. To jest pokrywa skrzyni biegów. A tu jest ten podnosik, plecak cały ten, nie? Ja idzie, nawet belki podnosikowe. No, to mówisz, popatrz. Jednak jest, ja myślałem, że nie ma, ale jest. A ja muszę kupić taki belkę. To jest na pewno to, tak? Tak. Także widzisz, już wiem, co tu można kupić, co mogę, to nie mogę. Przewody, co tu jeszcze mogę. Idziemy dalej, rurki, jakie chcesz. Gałem. A co tu są za rzeczy? A tu to są... szłoki są, nie? To są zębatki. Nie, to są zębatki do tego, patrz. To są łączniki do wody. Mi chodzi, wiesz o co? O co mi chodzi? O to, żeby... Popatrz, nawet do pompy pod... O, co to jest? Pompa wodna.
i u mnie piszczą łożyska. A że tu jest smarowana, a co ja mam, to bez kalamitki, bez smarowania, tam nic nie zrobisz, aha, tylko muszę wymienić. Dlatego, że nie ma kalamitki, nie mogę przesmarować. To jest, była pompa cała, oczywiście, ale bez kalamitki. I słyszę, orzyszko mi piszczy, nie? No i będę musiał albo pompę wymienić, albo rozebrać i wymienić te orzyska. Zgadza się. Ja tak patrzę, ile ona kosztuje, panie mistrzu. No, podejrzewam, że ceny nie ma, bo ceny teraz tak się zmieniają, że... Ustawowa cena. Że to... O, i właśnie będę musiał albo zregenerować, albo kupić drugą. Będę wiedział, gdzie przyjść, bo są. O, nawet napisu Ursus jest. Na... Oczywiście, no widzisz, to jest wałek też przekaźnika tego. To idzie do, nie wiem, albo to jest do 60, albo stary do 50. Aha, do 50. Stary typ. Właśnie, bo są krótsze i dłuższe. Mhm. No. Jest napisane, co to za wałek. To jest wałek sprzęgłowy stopnia. Stopnia. Pierwszego stopnia. No, to jest wałek. Ursus C350. Dobrze, no, pan mówił, że to 50. No do 50, bo to jest, są większe i krótsze. 60 ma te inne, nie? A i 50 też ma dłuższe. A 60 ma krótsze. Także, no niestety, taka jest. No. Będę wiedział, gdzie po pompę przyjść. O, elegancko, styczki, podkładki, jakie tylko chcesz, oręgi, uszczelki, no, co tutaj mamy, a ten skrócec, o, filtr do oleju, to jest ważne, w silniku 60, to trzeba o to dbać, bo to, wiesz, to jest ważne, ten filtr, właśnie, no, pokrywa też, o, nie, patrz, nie, jest, właśnie tutaj, jak olej ci leci tu, niestety takie coś trzeba założyć. Mm-hmm. Taki ten trzeba pozakładać, nie? Jak leci się, nie? No. Na przykład sprzęgło. Docisz sprzęgłowy kompletny jest, panie dzieju. Zakładasz i jedziesz. Widzisz? Wyregulowane od razu widzę. Tam może można podregulować, oczywiście, że tak. Idzie się wyregulować. Nowy, to kosztuje też, słuchajcie. Nowy zakładasz i jedziesz. O. Sprzęgło kompletne. Kompletne sprzęgło. Nic nie robisz, tylko zakładasz starszami. Mm-hmm. Widzę, że jest. Zakładasz i jedziesz. Idziesz. Tu są same filtry. Filtry chyba. Oleju. Rozmaite filtry oleju. Filtry uszczelki pod głowicę. Uszczelki pod głowicą. Kompletny uszczelek do różnych sprzętów. Tego nie brakuje. Ale tych filtrów to jest. Jest, no tego nie brakuje. Jakie chcesz? Boże, kochany. Tutaj, co traktor, to tutaj macie wszystko, możesz grata przyprowadzić, wszystko tutaj złożysz. Wszystko części dostaniesz, jakie ty koniec. Także nie ma żadnych problemów tutaj, nie? No to co ja lubię najbardziej, elektryka. Aha, lubisz elektrykę? Lubię. Tam wątpię, czy ty nie, lubisz. Nie, ja lubię naprawdę. No. Mnie to bardzo pasjonuje. Tak? No tutaj o, zobaczę, tam oczka. Różne konektory. A jakie tylko chcesz. Męskie, no okrągłe, małe, duże. No właśnie, ząbkiem, właśnie. Bez ząbka. Bezpieczniki, małe, jak duże. Jak masz tam, o, kontrolki, zobacz. Ale piękne te kontrolki. Kontrolki są. Niebieskie, ładnie wyglądają. Niebieskie to do kierunkowskazu by były, nie? To do długich świateł. Albo do długich świateł. A żółte... Do kierunkowskazów to raczej zielone będzie. Zielone albo żółte. Tu są żółte, o. Żółte. No tu to jest pewnie... tak pasuje, nie? To jest zielone do kierunków. No, a pomarańczowa to może do koguta być. O kurczę. O, to takie coś, tak. Gdzie to było? No pomarańczowa to pomarańczowa będzie. Pomarańczowa to tutaj, taka. Czy takie. Ale o, to nie... do 60 są klosze z tyłu. No, to właśnie klosze. Chyba w Żuku były też takie same. No, takie same były, no ja mam założone o takie zetorowskie, takie małe, te mniejsze, aha, z podwójnymi tymi, widziałeś? No widziałem, tam jedna lampa pękła zresztą. No właśnie, ale jak już będę zakładał, to już to takie lampy pozakładam, jak będę już teraz zakładał, nie? Takie, no. Te to do przyczep są. Do przyczep, do przodu, też do jest. Tyłu, bizonie, to, też są bizonie do białych, do tego. Te są z przodu w bizonie? Tak, a te są a do kierunków, z tyłu. Do kierunków powinny być wysokie. Czerwone. Proszę, o, takie, to są do bizonie. O właśnie, takie wysokie. Bo większe żarówki zakładasz, tak, i jedzie. O, tutaj nieraz się wypali w żarówce, to do żarówki a to jest, właśnie, nie? A przycisk rozruchu. O, to też fajny jest. Rozruchu.
Musi być tak. A co tutaj tam jest ten? To też jest do bizona i do 60 też. A no może być, bo to łączy. Tak, jest, tak, to jest właśnie to, to co możesz zasięg, wszędzie tak. być. Tak jest, tak jest. To są różne przekaźniki o, jeszcze. A to, to właśnie jest do 30. To jest chyba grzanie świec. To, to jest grzanie świec tak. i rozruch. Grzanie świec, rozruch. Tak tu moim zdaniem, patrz. Tak grzejesz. Mhm. Do końca rozruch. No powiedz, wiesz, jako... Tak. Gdzie to było, mistrzu? Tu. No stało tutaj gdzieś. Dobra, nie będzie. Tam klaksony są, widzę. Okej, okay, tak. I idziemy dalej. Tu wszystko jest. Jakie tu lampy, do jakich rozmaitych. To są bezpieczniki. Kompletna. Obudowa bezpiecznika o, na przewodach. To też jest tak. To chyba taka lampa, nie? Nie, ja mam mniejszą lampę. Mniejszą, to nie wiem, czy taką lampę w ogóle dostanę. Czekaj. To do kierunkowskazów jest. Ładna lampa, nie? Piękna. Jak zamontujesz. Nowe to cieszy oko. Tak, nówkę to nówka, chłopie. Ten nowe to wiesz, oko cieszy. Do 30 na błotnikach to 30 no to ma. Klosze nawet są. O, widzisz, klosze nawet. Na błotnikach o 30 się zamontujesz. Cyk, 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 nówki. Tam widziałem, chciałeś kupić ten ciągnik, ale ja widzę, że to. O, takie lampy, patrzę to. O! Coś takiego, to widzisz? To? Takie miałem, jeszcze miałem inne, ale to takie lampy są, bo to są, to u moich, o. To nie, ale to takie lampy. O, taka jak ta, coś podobnego, nie? Mhm. No, zobaczymy tutaj jeszcze. To jest to. To jest chyba do MTZ-a. Do, tak, tak, to są bo ja je kiedyś montowałem, bo one są na butniku. Tak, no widzisz. Skomponowane. A no widzisz. Lampy kompletne, jakie chcesz patrz. Widzisz? Kurde, wele. Patrz, do 60. Elegancko. To jest klasyk. Jak to? Na błotnik. Klasyk na błotnik. Tak, na błotnik. A ja? O, takie mam. To takie? Jest... Nie, to tam, że napisane w cyklop. Tam to chuj. To jest lampa. Patrz, takie mam. Takie lampy mam u siebie w tym żółtym i w tym czerwonym. Takie pozakładałem. Mhm. Bardzo się prezentowały, bardzo tego. Tylko, że mi tam jedna mi pękła, zakleiłem, ale już wiem, gdzie przyjść. Już wiem, gdzie przyjść. No ale to, tu tyle jestem wyboru. Zdziwiony, że akurat tu były. Tak? No właśnie, no są. Ale jednak są wszystkie. Ale są wszystkie części, jakie tylko chcesz. Tak. I tego masa jest. No macie, może się psuć, idziesz i kupujesz. No właśnie do bizona to setka przychodzi. No to Z100. O taki przychodzi na mocarniarz. Taki duży. I tam te szczypce. No to tam, a tak, ale te na łożyska takie. To jest zewnętrzny, a bizonie jest wewnętrzny. Wewnętrzny. A widzisz. Widzisz i to trzeba. Z100, ale tamte. Tutaj, o, tu są wewnętrzne, to z W się nazywają. O te. To do bizona jest W100. A tu są wszystkie rozmiary, widzę. No jakie no, chcesz? To o jest właśnie. Do mocarni. Taki tak, przychodzi. No właśnie. Jakie chcesz, takie masz. No wszystko 6309. No właśnie, trzeba, a książkę masz według bizona i takie trzeba kupywać, za to spieszasz takie. Oczywiście. A to o. O-ringi. O-ringi takie jakie chcesz. Takie malutkie, no, po, małe takie. Bo to właśnie różne są jakie małe chcesz. I coraz większe widzę. No ja jak. No, stopniowo rosną. No jak? To wszystko jest potrzebne, do wszystkiego, jakie tylko tłoczków, nie do tłoczków, tego, no. O, nawet ten, to jest do pralki. Gdzie do pralki? To jest z kołnierzem dodatkowym. A no. To jest ten, Zimmering do pralki, z tego co widzę. No to był, 35-62. Ale może pasować do czegoś innego jeszcze. No może, tak? Można wstawić do czegokolwiek. No, aby pasowały. Coraz większe o-ringi. No to są o-ringi. Na ramię do podnośnika. Takie były. Widzisz? A, popatrz to. A jakie chcesz, popatrz o ringi. A tu rękawice ochronne u góry. Popatrz, jakie chcesz rękawice, no wybor. Po 10 chyba w paczce. Ja ci, no widzisz. Jakie piękne rękawice, zobacz. I ochronne. Co chcesz, to masz. To ja nie wiem, co ty. Chyba mi tu. Najbardziej to ja ci powiem, tu niczego nie zabraknie. Co, ale czego tak mówisz? Mi się najbardziej podobają. One chyba są jakieś z najlepszego te, materiału. Tak, te niebieskie? No, mi się zdaje, że są. Lepsze, chyba, elastyczne takie, nie? Takie poddawane firmy. Się, nie? Ja lubię właśnie te niebieskie. Te niebieskie? Tak. Ładne są, też się powiem. Nie powiem, że nie.
że tego, tak samo jak i te. A co, te niedobre mówisz? No też są. Te są bardzo dobre. Jak każdy jeden jest dobry, jak zależy do jakiego chcesz. No zależy jaka firma przede wszystkim. Jak, o to po pierwsze, tak jest. Od jakiej firmy? Bo niby, że jedni tak robią, drugi tak, jedni taniej robią, drugi drożej robią, robią lepsze, wygodniejsze. Także no niestety, no tak jest. No co tu jeszcze żarówki są. Żarówki, proszę, jakie chcesz żarówki? Widzisz? A ja to... Dwubuchnowa do Ursusa. Czekaj, ja to zamiany. O, nawet nie wiedziałem, że są czerwone żarówki. Pierwszy raz widzę czerwone. No, to jakie, ale to są... Pomarańczowe widziałem. Nie, pomarańczowe to kiedy podskazy. Czy nawet... Kurczę, ale to chyba... jaka piękna podkowa ma. Ona chyba jest tutaj na szczęście. Czy tu sprzedaże są podkowy? Chyba na szczęście, zobacz. Ale musiał być piękny koń, który miał, był kuty raz, dwa, trzy, cztery, na pięć podkow. Musiał być naprawdę pod duży koń, masywny koń. Taka piękna jaka podkowa. Podkowa na szczęście, przynosi szczęście. Tak jest, bardzo ładna pogoda. No. Ale to jest nie na sprzedaż. No chyba. Myślę, że gdybyśmy do tego sklepu przyszli 30 lat wcześniej, to by były podkowy. Tak jest, a teraz nie widać, tylko że widzę, o, proszę, to jest podkowa, jak najbardziej. Co tu jeszcze możemy zobaczyć? No wszystko jest, co chcesz, można mówić. Ja tutaj niczego nie zabraknie, widzę. Tu jest taki arsenał wyboru. Zawór zwrotny, żeby się paliwo nie cofało. O tak, zawór zwrotny, ale to jest dobre. To oczywiście, że tak. To jest zawór, trzeba wiedzieć, jak go założyć. No, kierunek jest zaznaczony. Kierunek wlotu i wylotu. Mhm. A niestety, tak ma źle odwrotnie założyć, nie spojrzysz na ten, to będzie ci dupa. Jaś. No. Także widzisz, nie wszędzie. No i chyba to, co wszyscy najbardziej lubią, czyli łożyska. O! Tak jest. Piękne łożyska, tak. Jakie chcesz łożyska, takie masz. Zobacz, jakie. I duże, i małe, i jakie. O, patrz, zegary do 60. Popatrzcie, no widzisz, do obrotów. Nie tylko do 60. Ale to jest chyba do 60. Do 60. Nie tylko. Pokaż. Nie. Nie będę wyjmował, no ale jak ty mówisz, że nie? To też do 60 może być. No Ursus, patrz, Ursus. Ten to pasuje. Wiem, że jest do 80. No, a ten to jest co innego. Do 80, tak jest. No. No widzisz. A ten do Ursusa. Mhm. A widzisz. No pisze no, jak tutaj, był. Ten zysk. No, pokaż, ten jest ten drugi, to jest do 60. A ten, no widzisz. O. Cały kompletny, bierzesz też. Na te sprężarka i tak dalej, to jest to. Oj, zegary też będę musiał wymienić. Ale tamto, czekaj, bo wiesz co mnie interesuje? Do 40 jakie tu były, pamiętam. Wiesz jakie? Nie wiem właśnie. Nie ma. Do 40 tej. To 8 razy. No. Obramowanie takie, wiesz, liczników. Aha, wiem inny. Cały licznik. Wiesz o co chodzi, czy nie? Zegary usytuowane. Zegary tam były całe, kompletne, były w trójkącie takim. Tak. No. Trzeba było zapytać. Od 40. Czy gdzieś mają takie. No ale to tylko kwestia zamówienia. To nie problem jest, nie? Idź, pójść tam dalej, zobaczy. Czy tu jest? To są od bizona. A to pokaż. Teło? No to temperatura do bizona. A tu temperatury do bizona, no oczywiście. To ja nie wiem, co a to jest. Jak to nie? To też. To ja nie wiem, od czego to jest. To jest. To nie jest bizon. To jest coś może innego. Może nie do bizona, no ale może być. Nie, do czego? Do bizona może być. Czego? A jak nie? No może być. To jak nie, to jest na 15 V, to nie będzie do bizona. No to, aha, no to właśnie. To jest, będzie na 12. Na 12 V. Musi być. To do czegoś innego. Że... Ale takie w bizonie dobre by był. A tu jeszcze mają. O. No budowa? No budowa tego, no i jest. Co tu jeszcze? Wałki jakie masz. Wałki jakie masz, jakie do koloru. Patrz, wybrać jakie chcesz. Wałki. No, widzisz? Do prasy to jest ten. Jaki chcesz, taki bierzesz. Taki olomacz. Wszystko. Wałki przekaźnika mocy. Tak, to jest wałki przekaźnika napędzający. To idziesz, o. Także idziesz, patrz. Tutaj? To są tłumiki, widzę, od Ursusów. Jest tłumik. Jest jaki chcesz, taki czy taki. Ja mam taki założony. Zobacz, taki jest. Ładny jest bizon, powiem ci. Ile on kosztuje?
84 zł. Ale on fajny, masywny jest. Mam w tym czerwonym założony. Mhm. Taki elegancki. Patrzcie, masywny jak nie wiem co. W lesie urwałem, tamten poszedł jak z pracy. A zobaczy pan, tu jest jeszcze ten. Blok do Ursusa. O, właśnie. Do Ursusa blok. Jestem ciekawy, ile on tutaj jest. 4000. 4000 kosztuje. Ale... To jest do Ursusa? Na pewno? No jest blok, no cały blok. No, widzisz. I teraz chcesz silnik robić, sam blok kosztuje 4000. Sam blok. A gdzie jeszcze tak, korbowody, tłoki, pierścienie. No ale to jest nowy. A no, to już jest nowy. Nawet ta chłodnica. To jest do 30. Co? Do 30. Do 30 chłodnica. I też jest. Tutaj widzę sprężarki. A sprężarki, jaka chcę sprężarka, kurczę, jaką masz, Maciej. Zobacz, ale to już jest do innych ciągników, których, nie? No, sprężarka, jaka chcesz, tam, tą. No. Jakie pojdełko dla kur ładne, no. Żeby wody nie wychlapywały. No to mogą być. Ale nie, to nie jest, to jest karmik. To jest karmik, to może tu paszę sypiesz? O. No. O. Tu? Popatrz się, tak zakładasz. Tu mają, żeby dziobem na bok nie wywalały. Tak jest, tak jest, tak jest. Panie Dzieju, elegancko tutaj, o, cyk i już masz, no powiem bardzo, ale i wiaderka są, jakie piękne, widzisz, no. To są wiaderka z cyckiem, dla cielaków. Tutaj chyba. Cielaczek, bo bierę się dzyndzelka, dziureczka i bum, 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 bum i piję sobie ile chcę, widzisz, no. Te lampy są, o, takie lampy ja mam, 15 zł, Kazimierz weźmie. A. Nawet szmaty do czyszczenia. Szmaty do czyszczenia, taki worek szmat, nie potrzeba nigdzie chodzić do lumpeksu, tylko przychodzisz, taki woreczek bierzesz, elegancki, idziesz sobie i szmaty masz na cały czas. Dacie. Kalosze. No. O, i to co chyba każdy rolnik powinien mieć, to gumofilce. Ja ci powiem, gumofilce, to jest te gumofilce, ile oni kosztują? 30 zł. No, grosze, ale bardzo dobre są te, nie? Lusterka. Lusterka jakie chcesz. Jakie chcesz lusterka? Do wyboru, do koloru. Większe? Mniejsze. O widzisz. Ja będę musiał u siebie założyć, bo mam dwa w tym żółtym, jedno lusterko mi brakuje. Nawet buty, ty. Kurwa mać. Ile te buty kosztują? Mogę przymierzyć? Ale jaki rozmiar ma być? Chwileczkę, ile tu? 40 chyba. 40? Nie wiem, 41. Zaraz, przymierzymy. Mogę przymierzyć, mistrzu? Tak, ale czystą skarpetę. A jak? A ja mam! A może wezmę? To dopiero ubrane są! Zaraz przymierzymy. Jak wszystko, to wszystko. Chwilę, a zaraz po moment. Czyste skarpetki mówi? Ile oni kosztują? Zobacz, może lepsze wybierzesz. Nie, no to dużego wyboru akurat z tych rozmiarów. No ale tam małego rozmiaru może nie ma. Z kołmierzami większe. To 41. No, zaraz, ile to kosztuje? Nie wiem, to się dowiemy w kasie, bo tu nie ma ceny. Zaraz, mówię, że 300 skarpetki. Zobaczymy, pan, czyste mam? No białe. Czyste mam, czy nie? Czyste. Jak białe, to i czyste. Nie, przymierzam. Jak w sklepie obuwniczym. Zaraz. Ty, by pasowały, ty. Nie ciasno? Nie, ja wiem, no zobacz. Nie, buty są ładne. Cholera jasna, no nie wiem teraz, co brać, czy nie. No mów! Brać. Brać? No jak już jesteśmy. Ja pierdzielę. Bo mam te, to ale te buty faktycznie... Jeżeli są dobre, to je weźmiemy. Ale zobaczymy, czekaj no, czekaj no. Pomału, langsam. Langsam. Langsam, masem bychę, langsam. No właśnie. Pokaż mi te buty. Jeden jest? Jest. Jest i drugi. Zobaczymy. No taki mały rozmiar to się rzadko trafia, 41. No rzadko się trafia. Ale a. Może są z kolebami większymi. To jak takie? Nie będzie? Nie, to są zimowe. To są zimowe. I cholernie drogie, zobacz. Ile kosztuje. No ale teraz na zimę buty niepotrzebne. Niepotrzebne, mi chodzi do roboty. One mają chyba stalowe noski. Tak, to stalowe nie... mają. To są takie, że jak coś spadnie, to nie zmiażdży palców. Zmiażdży, a jakbym kogoś kopnął w dupę, to na pewno by... kosiogonowa pękła. No takim butem to... No tak. Zobaczymy, jak nie to ich wezmę.
Jeszcze raz ich przyjmę, a może wezmę ich. Wiem, czy wkładkę jeszcze czy wejdzie. A tu są jakie? Pokaż, nie, pokaż mi. To są rozmiary 45-46. Te są 40, za duże. Na Kazimierza, utopię się w nich. Ale te są dobre, chyba te wezmę. Patrz, młotki. Kurwa, nie spadnie ten młotek? Nie, to klin jest zbity, to dawny młotek. A co, przydałby się taki? Ile, ja mam, ale młotki mi spadują takie trochę chujowate. Bo klina nie mają. Klina nie mają, bo nie mam steliska. Ten dobry młotek też będzie. Ile on kosztuje? Nie wiem. Zobaczymy. Na razie patrzę, że jest. Nie ma problem kupić. To tylko ta jedna para butów tylko jest, tak? Tak. Ta jedna para butów. No i chyba jakieś ostatnie zostały, bo to jakiś rozmiar mały bardzo. I chyba takiego no chłopka nie ma i tak dalej. 41, żeby miał mężczyzna, to bardzo rzadko się rzadko. Zdarza. No ja też tak mówię, nie? To już poddamskie. Ale to jest 78 zł. Zobaczymy. Zaraz może wezmę. Faktycznie, że może wezmę. Tu jest porządny młot. 10 kg ma. Taki jak... Słuchaj. O kurwa! Rzeczywiście. U Matko Boska. O ja ci pierdzielę. No faktycznie. Zajebisty młotek. No. Do tego młota to trzeba chłopa. Trzeba chłopa, a nie troki od kaleson. Ale ładny jest. No, oczywiście. To jest młotek. Elegancki, to tak są jest. Zębatki, które to są uniwersalne, je trzeba dotoczyć sobie, dorobić. Tak, to sobie, jakich sobie zrobisz, takie będziesz miał. Podwałek rozwiercić. Tak, tak, czy tam większa, czy mniejsza, czy jeszcze większa. Przystawać, czy co? Ty coś zrobić. Fotele do 60. Fotele do 60 są. Ten jest do 60. Ten, co? Ten jest do 60. 316, 50 groszy. No widzisz, teraz tak. Nawet i opony, to takie chcesz, takie masz, lejki, o. Widzisz, żeby nie rozlewać, piękny, co? Sitkiem są. Sitkiem, no to właśnie tym bardziej dobry jest, sitkiem. Ale olej przeleci przez sitko? No, nie bardzo takie, to musi być gęściejszy. Ale paliwo, no do paliwa to tak. Zasadniczo powinno się lać przez sitko. Pamiętaj o tym, zawsze przez sitko się... A ja nie widziałem, żeby ktoś lał paliwo, chyba że z CPN-u od razu, to tak. Ale jak w beczkach mają, jak ja zawierzyłem, to brudy, nie brudy lecą. A potem co? Pompy się zapierdzielają. No, jeszcze filtry są. Filtry, choć filtry filtrami, ale co z tego? Szybko filtry się wywalają i tak dalej. Tego. Powinno się lać bez sitko, to w ten razie jest inaczej. Popatrz, o kartony, muszę przyjść po kartonu, patrz ile kartonów jest. Przyjdę im, zabiorę kartony. Nawet do ogrodzenia. To do pastucha. Do jest. Pastucha. Widzisz, do ogrodzenia pastucha, widzisz, popatrz. Na tu izolatory to jest no, drut. Czego tu jeszcze nie ma? Tu nie ma tego, żeby nie było. Tu wszystko jest tego, co nie ma tego, żeby nie było. To, co tu jeszcze chciałem zobaczyć? Buty mam, to mam. I wiesz co, jeszcze raz muszę ich przymierzyć, dokładnie, żeby ich wziąć. Zobaczymy to. Co tu jeszcze wziąć? Kochany. Żeśmy mieli te dętki, mamy, nie mamy fartuchów tych 23,5. A i co, nie znalazłeś tutaj ich? Będziemy poszukać. Tu nawet gumowe są, ale są i plastikowe, tu metalowe są. Patrz, tu gumowe są, a ja mam plastyki. Tu są plastiki chyba, to te? Proszę, proszę. Oryginał do mojego siewnika. No pieruna, wezmę. A mnie ma eleganckie. Wezmę. Myślisz, że nie? A co? A ja. Uszkodzony jest. A co? Uszkodzony jest. No uszkodzony jest, to muszę wymienić, bo to plastik jak jest coś niedelikatnie, to on pęka. To weźmie tak czy tak, to jest delikatniejsze. Ale oni są praktyczniejsze jak te metalowe, bo metalowe to wiesz co? Jak przyjdzie rdza, jak stoi na dworzu, to tu się, wiesz, zacierają, nie? Mm-hmm. Te są dobre, nie mówię, że nie, wiesz, ale plastik jest też taki, tak, że oni się nie korozuje z nimi. Teraz... Pamięta pan to, jak żeśmy z tym wojowali? O, widzisz, a tam u ciebie w tym kombajnie, to musisz wymienić. Tak. Elegancko musisz wymienić, czy masz dobry? Nie wiem, czy akurat to jest. O, jak ja zauważyłem, to odchodzi ci, chyba gdzieś masz pęknięte. Tam coś jest rozwalone. No widzisz, szanowe założyć i nie gadać nic. Cicho, sza. Tylko ten kombaj mnie denerwuje, bo dlatego, że schodzi i nigdy dla niego się nie może wziąć.
No. I schodzi i nigdy za niego się nie możemy wziąć. Obsługa 23 razy 5 nam da. A magazyner wszystko wie. Szuka 23 razy 5 do wózka do wszystko do bizona. Wiecie co jest. Jest? Dwa. Jakby nie było. Ale nie taki brudny. Ten gdzieś w kurzu był. Ja chcę mieć ładne. O. Widzisz? Dwa. Co chcesz, to masz, widzisz? I o co ci chodzi, chłopie kochany? Trafiłeś do takiego, macie, hurtowni, że wszystkiego jest w brud, nic nie zabraknie. Nic. Tylko chcieć szukać, znajdziesz i kupować. I kupować, patrz, wszystko masz. Co chcesz, to nic nie brakuje. Proszę bardzo. O, to jeszcze, co jeszcze chcesz? Co? Nie wiem, tu gdzieś mieli jakąś chyba tą. Zaczep nawet widzę, że jest. Ale to zaczep jest. O, zaczep do mojej przyczepy. D732. To jest... do mojej przyczepy. To jest do tej przyczepy. Ile tam kosztuje? No? 700 zł. O, kurde, chyba wezmę. Ale że nawet są osłony do bizona jakieś. A jak? I mówię ci, jak czym szybciej zaczniemy składać, tym szybciej ty weźmiemy te części. Bo są. Ile chcesz? Tu są rozpuszczalniki nitro. Rozpuszczalniki nitro, jakie tu chcesz? Różne plandeki tu są. O, to są Plandeki nawet są. Widzisz, patrz. Nie trzeba daleko szukać. Różne rozmiary. Zobacz tak plandeki. Zobacz, to jest właśnie... 3x4. Macie, tak jest. 3x4. Już jest. Chyba, wiesz co? Tą wiatę, co robię, to kupię plandeki. Szóstkę plandekę 6x6 i chyba przykryję ją. No to by było najszybciej. I najszybciej to zrobię. No ale mimo to, patrz, farby. Patrz. O, to jest do bizona, Zetora. Zetor czerwony, widzisz. To jest oryginalna farba, jaka tylko co może być. Tu jest Ursus czerwony. A tu jeszcze jest bardziej. Teraz tak. Jaki kolor ci się by podobał? No, ten czy bardziej, ten? Mi się ten bardziej podoba. Ten bardziej podoba? Do bizona podobny. Ten do bizona czy ten do bizona? No ten raczej. Ten raczej, nie? O właśnie. I tak trzeba go malować tym mniej więcej w takim kolorze. Oryginał jak ma być, to musi być oryginał. A tu do przyczep są te. A tu na przyczep, o proszę bardzo, jakie chcesz. Ja właśnie jak będę robił moją przyczepę tą trójkę, już wiem gdzie przyjechać. I już wiem, że są burty tu i dostanę burty. Tą metalową, tą, co ja mam. Nie. Bo jedną zrobiłem, a drugą czekam. I przyjadę, zaraz burty wybiorę. To są wałki do toczenia w plastiku różne. No to jakie chcesz, to będziesz toczył. Jak chcesz dorobić, to wałek bierzesz. Jakich ci potrzeba? Taki. Proszę bardzo. Już bierzesz i koniec, jedziesz. No, karnisterki na paliwo. O, słuchaj. Masz piłę, motorówkę, spalinówkę. Taki karnisterek bierzesz, paliwo se kupujesz, elegancko lejesz i przywożysz, masz paliwo w brud. Ja miałem ten olej do piły kupić. Tam. A no widzisz, mają, o jest, jest ten olej tam. Tam widziałem, gdzie jest. Ale jak czerwony bierzesz, czy? Ale nie do paliwa, tylko ten do smarowania łańcucha. Aha, do smarowania łańcucha, a tam gdzieś widziałem. Zaraz zobaczymy. No. Ale jedziesz. Płyny. Tu, patrz. Czekaj. Tu, o, masz tutaj. To jest, możesz do paliwa brać setkę oleju na 5 litrów. Ja tak daję. Nie wiem, jak ty robisz. Ty możesz inaczej. Żółty. Który lepszy? Żółty czy czerwony? No ponoć chyba czerwony, tak? Nie, żółty czy jest lepszy, bo lepsze, lepiej pali i ciszej spala. Aha. Moje takie zdanie jest. No więc na to go wymyślili. Zetor, Boksol. Ja tu widziałem gdzieś ja też, ale... Ale tam do piły to w beczce jest chyba. Tutaj. Tak? Do czego? Do piły? Ale do piły do łańcucha. Do łańcucha to tam możesz lać, wiesz, aby czysty olej lać, wiesz. Mhm. Nie powiem ci, bo żebyś czysty lał olej. Bo brudny to piłki i tak dalej, to tak nie wiadomo. Idzie. Ale można i wziąć. No. A tu panie Kazimierze, co tu jest? A to tu jest, tu ma ten... Jebadło dobre, widzisz? Dobre, jedno, drugie. Patrz, a tu patrz, buty teraz przybierzam. Zobacz, jak będą dobre buty, to wezmę. Ale zobacz, Kazimierz bez butów chodzi. Ci powiem szczerze, zaraz drugiego przybierze. No to ja się w nich trochę może przejść. Stan, przede wszystkim. A ja? No muszę, no bo słuchaj, kochany, kupić gówno,
to wiesz, lepiej wcale. No, no, ale buty, tu, żeby leżały, to tak, trzeba. Żeby leżały, to się nie opłaca. Ale jak są dobre, chętnie ich wezmę. Choć są małe cholewy, ale ja ich, wiecie, jak są dobre, bo na boso prawie chodzę. Zobacz. Dobre ty! O! Jak zajebie kopa, to rozumiesz, będzie okej. Okay. Nie ma sprawy, biorę! Biorę! Okay. Dobra! O Jezus, jestem ciekawy, ile ten motocykl, jaka ona jest, 60, o kur, jaki za staroci. Ło, 120, 140. O kurde, coś pięknie. Co to za jawa? Jawa, tu ja ci, to jest 250. To taka sama jak tam stoi? Nie, no to taka sama jest, taka sama, no. Tylko, że to ona nie, widzę, że jest... Nie, ale chyba pali, ha, pali, bo gdzieś to stała w stodole, albo w jakimś tam, w tym, stała, wiesz, w komorze, ale w to można zrobić z niej. Będzie piękny motor, zobacz. Pan lubi motocykle? Bardzo lubię motocykle. Ja miałem, ci powiedziałem, 6 motocykli. Jawa miałem, miałem Junaka, potem WFM-kę, WSK, miałem SHL-kę, miałem, rozumiesz. Także, kurczę, Mińska miałem. Tych motorów miałem do cholery, bardzo lubiłem motorem jeździć. Bardzo, jeżdżę, dopóki samochodu nie kupiłem. A jak już samochód kupiłem, no to motory poszli w róg. Poszli stać. A to ten, bo się skończyła jazda motorem, na samochód się przesiadłem. A tu elegancki, lubię ten motor. Gdzieś go wyciągnął z jakiegoś tam, wiesz, z komory gazowej, którą, ale wyremontuje. Bardzo piękny będzie motor. Bardzo piękny motor będzie. Oni są wytrzymałe, silniki mają. Mój Boże, jeździłem, jeździłem kupę lat. Do pracy jeździłem. Wszędzie, po polach, na kobiety się jeździło, na dziewuchy się jeździło, na zabawy się jeździło. Po trzech na motorze się jeździło. Bracie, i po polu się gazowało, się jeździło. Coś pięknego było. No a teraz wiesz jak jest. Teraz stoją w kącie lepiej samochody, bo samochodów brud jest. A motory odpoczywają. No. Takie wszystkie stare samochody, teraz jak i ten biedny det. Wszystko stoi i próchnieje. Nie, Kazimierz, zobaczy pan jaka ładna 60. Oj mój Boże, no słuchaj, na obrazku wszystko jest piękne. Wymaluję, podmaluję, poszpachluję i zobacz jak pięknie wygląda. Co brakuje jej? Elegancko. Widzisz, kabina zakładasz i jedziesz. Nawet bez kabiny, oryginał. Wszystko oryginał, zobacz. Pomalować i jechać. Tak. Co jej brakuje? No nic. Nic. No widzisz. Wygląda jak z fabryki. Jak z fabryki, no wiadomo, że nie. To się podmaluje, podbuchuje, narysuje. O, pięknie wygląda, no czemu nie, no. Patrzcie, wszystko co można dostać, panie głowice i to i owo. Oby tak wyglądały rzeczywiście, jak na tym obrazku. Żeby tak wyglądały rzeczywiście. A że tu nie ma ani kapiny oleju? No widzisz, że jest ciśniutkie zima. Nie ma nic. O to właśnie chodzi. Co to za motor jest? Jawka, to piękny motor właśnie, ja nie wiem, to chyba na sprzedanie ten motor. To jak jawka wygląda, kiedyś były bardzo dobre, popularne motory. To były popularne, najlepsze motocykle, jakie tylko były, jawki. I bardzo wytrzymałe te motory. Pięknie chodzili, tam nie powiem, że to jest jawka. Jakie nazwane, tak ładnie wygląda, wymalowana, wyszykowana. I on, czy ona jest na chodzie? Chyba tak. Chyba jest na chodzie. No, chyba na chodzie, jawa też jest na chodzie. No patrz, a to jest jawka, to o kurwa w łeb. Patrz, no widzisz? Elegancka. Bo tu jest jawa, to jest taka sama jak tam? No, 140, tak samo ma. Taka jak jawka, tylko ta jest już w dobrym stanie, widzisz. To jest odrestaurowana. Odrestaurowana. No widać, nowe szprychy, nowe... Odmalowana, nowe opony. Tak. Od tego, to ja ci powiem, to jest zabytek teraz. Teraz to idzie, bo tym motorami można jeździć, oczywiście, że można jeździć. Ale jak on ładnie się prezentuje, ładnie wygląda. Mm-hmm. Jawy są bardzo wygodne, bo nie wiem ile to kosztuje, nie? Bo takie, no to chyba jest jako dekoracja. Chyba tutaj. Dekoracja, mimo to, ale na chodzie jest. No, nie ma tam co. Tu jeszcze są te przeguby różne. Co tutaj? Stworznie. A tu stworznie jakby nie było. Jakie chcę stworznie? Do 60-tki, wszystko jest. Nie, no nie ma co. Nawet opaty do śniegu.
Choć zima się skończyła, ale opaty zostały. Ale zostaną na drugi rok. A jak nie, to ktoś wcześniej kupi. No do... Ja na przykład kupię wcześniej, za czym śnieg spadnie. No to do zboża też można stosować. No oczywiście, do zboża też. No, do zboża. Taka piękna. To jest do zboża, nie? A jak elegancka. Sru, fru. Sru, fru. Idziesz. Kazimierza, co to za motor? Jawka, to jest, bacie, wiesz jaki to jest motor szybki? W tamtych czasach najlepszy motor był w Jawa, Junak, najszybszy motor. To było Jawka, to ja miałem, wiesz jak tym szalałem, choć bardzo wywrotne, trzeba uważać, bo Junak to był elegancki inny, a ten, ale miała kopięcie, to jest M, jak miałem 250 Jawkę, mówię ci, co za motor piękny szedł, ja nie wiem. A tu zobacz, to jest Jawa, ma ona tyle, no i się wie. Po muzeum taką Jawę, pamiętam, miałem, jeździłem kupę lat. Miał pan Jawę taką? Oczywiście, i Junaka miałem. Aha. Jeszcze po wojnie Junak tak został, tak i kurczę, jeździłem kupę lat tym Junakiem. Potem tak go sprzedałem, go tak, ale źle zrobiłem, bo mogłem go nie sprzedawać. Jeszcze mógłby jeździć i jeździć tak. Jakie to jest piękne. Zobacz, zmijka jedna, zmijka druga. A tam jest zmijka pierdolnięta. Popatrz, pęknięta zmijka jest tak. A tu nówkę zakładam, orzyska zakładam tu i tu. Zakładam, kurwa, tu palce nówki, zakładać na nowe. Bo to stary jest, typ, to jest stary, bez... 15 palców. Tak. A tu ma, a tu chyba jeden mniej. Raz, dwa, trzy, cztery, 14. 5, 6, 7, 8, 9, 10, jeszcze 12. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 8, tu 8, 9, 10, 12. Tak samo. Tu jest inne mocowanie jeszcze. A tylko, że może być inne zamocowanie. Jedziemy? Inne zamocowanie, tak. Tu ma to inne i tu ma inne. Tylko jest inny typ. Tak. Ale jest, mówię, to jest oryginalny, ten bierzemy. Ten musimy wziąć, bo jest zgnity na pół. Orzyska wymienimy, to wymienimy i zabieramy to. Tylko, że po niedzielę chyba, nie?